Dzień dobry. Kochani, tytuł naszego dzisiejszego odcinka jest przewrotny, ponieważ odpowiedź brzmi oczywiście, że nie. Nie można być za starym na seks. Seks, uprawianie miłości, jakkolwiek sobie to nazwiecie, to jest jedna z najzdrowszych aktywności, jakie mamy do dyspozycji i obyśmy korzystali z tej aktywności jak najdłużej. Niestety żyjemy w społeczeństwie, które jest dość brutalne. I ono jest brutalne w różnych obszarach, nie dając ludziom różnych praw w różnych obszarach. Jest brutalne dla mniejszości seksualnych, jest brutalne w ogóle, jeżeli chodzi o mówienie o seksie i oczywiście jest brutalne również, jeśli chodzi o seksualność osób niepełnosprawnych fizycznie czy niepełnosprawnych mentalnie, ale jest także brutalne, jeżeli chodzi o seksualność osób starszych. Ja myślę, że w takim właśnie brutalnym podejściu widać jest, jak bardzo mało jest w nas akceptacji i jak bardzo mało jest w nas miłości do innych ludzi i do siebie też. Słuchajcie, wszyscy chcą się cieszyć życiem. Tak samo jak osoby niepełnosprawne też mają prawo mieć normalne życie seksualne i mają normalne potrzeby seksualne. Tak samo osoby starsze również mają prawo mieć życie seksualne, czy to się komuś podoba, czy to się komuś nie podoba. Ten kanał i te prawdy, które ja głoszę, moja wizja świata jako psychologa, jako seksuologa, jako człowieka, jako kobiety, jako córki, jako wnuczki, po prostu jako normalnego członka społeczeństwa, moje podejście jest takie, że wszyscy powinniśmy mieć równe prawo do różnych dóbr, jakie istnieją. Dla mnie stosunek krytyczny do seksualności osób starszych, ludzi młodszych, to jest tego rodzaju sytuacja, jak ktoś, kto ma ładne ciało, patrzy się na osoby, które są na przykład otyłe albo nieidealne, mają budowy i chodzą na przykład w krótkich spodenkach, krótkich spódniczkach. Wiele ludzi reaguje w taki sposób, że o, nie powinna się tak ubierać, skoro ma takie nogi, albo nie powinna tak, skoro ma taki brzuch, albo ma takie, albo tyłek, albo cokolwiek innego. Słuchajcie, ludzie mają różne ciała i naprawdę każdy zna, życie nie jest tylko dla ludzi młodych i pięknych i mądrych. A gdyby było tylko dla mądrych, to naprawdę uwierzcie mi, że świat byłby zupełnie innym miejscem i wielu na tym świecie by nie było. Żyć i korzystać z życia mają prawo wszyscy, bez względu na to, ile mają lat i jak wyglądają. I jeżeli komuś się nie podoba myślenie o seksie osób starszych, bo uważa, że jest to, nie wiem, nieestetyczne, to niech o tym nie myśli. Jeżeli sobie tego nie wyobraża, to niech sobie tego po prostu nie wyobraża. Istnieje cała masa społecznych przekonań na temat seksualności osób starszych. Głównie takich, że starsze osoby to już nie myślą o seksie, że oni teraz to, nie wiem, powinni w takim razie co, siedzieć w domu, modlić się, czym się tak zajmować, pomagać dzieciom i zajmować się wnukami. Albo że na przykład seks osób starszych jest niespecjalnie estetyczny, bo starość jest niespecjalnie estetyczna. Po prostu my się starzejemy w sposób, który nie jest postrzegany jako estetyczny, ale być może zmieni się podejście ludzkości za jakiś czas i będziemy widzieli te sprawy inaczej. Ja Wam powiem, że są na przykład takie konta na Instagramie, jest jedno, które bardzo lubię, może Wam wrzucę tutaj jakieś zdjęcia, żeby Wam pokazać. Facet korzysta ze sztucznej inteligencji i tworzy zdjęcia, które de facto nie są zdjęciami, pokazujące ludzi starszych w trochę innej odsłonie, niż my jesteśmy przyzwyczajeni. W odsłonie dużo bardziej wyzwolonej, kolorowej, gdzie ta starość nie musi być przegnębiająca, smutna, biedna i pozbawiona seksualności, zabawy, cieszenia się z życia i tak dalej, tylko ta starość jest bardziej pogodna, wesoła, spokojna, nie zestresowana chorobami, brakiem pieniędzy i tak dalej, bo my do takiej starości jesteśmy przyzwyczajeni, tylko to jest starość, która jest pokazana inaczej, tak jak być może my chcielibyśmy się starzeć. Ja Wam powiem, że ja absolutnie chciałabym się starzeć na wesoło, bo chciałabym całe swoje życie przeżyć na wesoło, przyjemnie, pełne miłości, zabawy
i również seksu i osobiście sobie nie wyobrażam, że miałabym w pewnym momencie swojego życia po prostu z tego zrezygnować. Mam nadzieję, że to się nigdy nie stanie. I mam nadzieję, że wy, kochani, moi subskrybenci, moi widzowie, po 60, po 70, nie wiem, w jakim jesteście wieku, po prostu trochę starsi, zależy jak siebie też kategoryzujecie i jak siebie widzicie, bo jak mówię o tym, że to jest, powiedzmy, seksualność osób w podeszłym wieku, czy w okresie przekwitania, czy po menopauzie, czy po andropauzie, to może dotyczyć różnych kategorii wiekowych, więc pytanie, jak wy siebie widzicie? Bo najważniejsze jest to, jak wy siebie widzicie i co wy chcecie zrobić ze swoją seksualnością. Więc jakby mówienie o tym, że ludzie starsi się tym nie interesują, albo na przykład, że im to nie przystoi, albo że im to nie wypada. Jak to im nie wypada i nie przystoi, słuchajcie? To jest normalna rzecz. Gdyby ci starsi ludzie nie uprawiali seksu, to nie byłoby nas. Więc co takiego niby dziwnego się z nimi stało, że oni w pewnym momencie im to przestało przystawać? Że do pewnego wieku to, co jak ładnie wyglądamy i mamy niepomarszczone ciała i jędrniejsze ciała, to wtedy nam przystoi, a jak mamy mniej jędrne ciała i trochę bardziej pomarszczone, to nam to wtedy nie przystoi. Odcinek, słuchajcie, był zainspirowany tym, że po prostu kilka osób z takiej grupy wiekowej zapytało mnie o to, czy mogłabym nagrać odcinek o seksie po menopauzie, chyba to były kobiety, albo w ogóle dla osób starszych. I ja Wam powiem szczerze, że ja mam czasami takie poczucie, że znaczy w ogóle życie trochę jest niesprawiedliwe i nie traktuję osób starszych w taki sposób, w jaki powinno traktować. Kultura, w której żyjemy w tej chwili, promuje zdecydowanie młodość i jakby im jesteśmy młodsi, tym niemalże lepiej, a jakby te starsze osoby to tak trochę odchodzą w niebyt. I tak ta starość, powiem szczerze, na przykład tego pokolenia moich, powiedzmy, rodziców wygląda lepiej niż wyglądała moich dziadków, bo na przykład widzę, że moja mama jest ciągle bardzo aktywna, mama ma ile ma, 76 lat, jeździ na rowerze, jest aktywna, robi sobie jakieś wyjazdy, jakieś tańce w kręgu. Mamusiu, pozdrawiam serdecznie. Mój tata już nie żyje, więc jakby no, nie może się cieszyć tą aktywnością, ale jest dużo różnych zajęć dla osób starszych i bardzo fajnie, że tak jest. I kochani, naprawdę cieszcie się tym wszystkim najdłużej, jak tylko możecie i ja właśnie tak sobie wyobrażam tą swoją starość. W każdym razie ktoś mnie poprosił o to, żeby nagrać taki odcinek i stwierdziłam, że dlaczego by nie. Więc wychodzę do Was z tym odcinkiem, żeby Was wesprzeć w Waszej seksualności w podeszłym wieku. Ci wszyscy, którzy w podeszłym wieku jeszcze nie są, są trochę wcześniej, no to będziecie wiedzieli, czego się spodziewać i jak się na to przygotować. Co będziecie mogli znaleźć, kochani, w tym odcinku. Dlaczego to jest ważne? Żeby być aktywnym seksualnie jak najdłużej. Jak sobie radzić z różnymi potencjalnymi problemami, które mogą się wtedy pojawić? O, takie będą tematy. Więc kochani, zapraszam Was serdecznie, dla tych z Was, którzy mnie nie znają, którzy są tutaj po raz pierwszy, witam Was serdecznie, byłabym bardzo szczęśliwa, gdyby mój kanał był oglądany przez wszystkich ludzi. I tych młodszych, bo można znaleźć tutaj rzeczy dla młodszych osób, i dla tych starszych, bo można tutaj znaleźć rzeczy dla starszych osób, a wiem, że sporo jest starszych osób na moim kanale, ponieważ przecież wiecie, że widzę statystyki. Także dla tych z Was, którzy mnie jeszcze nie znają, nazywam się Izabela Jung, jestem psychologiem i seksuologiem. No i właściwie propagatorką takiego szczęśliwego życia. Zajmuję się również rozwojem duchowym, więc z tych trzech obszarów treści możecie znaleźć u mnie na kanale. A teraz już się nie rozgadujemy i przechodzimy do odcinka. Zapraszam serdecznie. Jeżeli chodzi o statystyki, bo ja myślę, że to jest też ważne dla nas, żeby jakoś się do tego odnieść. Wyobraźcie sobie, że dotarłam do takich informacji, że 55-70% osób po 60 roku życia pozostających w związku małżeńskim, a wiadomo, że no tutaj już dotykamy takiego tematu, że no nie zawsze w tym związku małżeńskim jesteśmy z różnych powodów. A to się rozwiedliśmy, bo na przykład się nie rozwodziliśmy wcześniej, no bo chodziło o to, żeby być dla dzieci, prawda?
takie przekonania kiedyś pokutowały. Na szczęście one w tej chwili już nie pokutują. No ale też bywa, że partner odchodzi, partner czy partnerka odchodzi i z tego powodu jesteśmy sami. Byłoby świetnie wejść w kolejną nową relację, ja myślę, że gdzieś tam sobie tego tematu też dotkniemy, ale jeżeli chodzi o statystyki, no to tak jak mówię, 55-70% osób po 60 roku życia pozostających w związku małżeńskim jest aktywnych seksualnie. Co oznacza aktywnych seksualnie? Uprawiają seks raz do około 2 razy w miesiącu, więc to wcale nie jest jakoś źle, dlatego że średnio ludzie aktywnie seksualnie młodsi uprawiają seks, tak się utrzymuje, 2 razy w tygodniu. To jest taka średnia częstotliwość aktywności seksualnej, a tutaj mamy powiedzmy 2 razy w miesiącu. No i teraz cały ambaras, słuchajcie, jak to się dzieje, że tego seksu jest mniej? No tak jak mówię, jest mniej dlatego, że tak. A to są jakieś choroby, a to oczywiście jesteśmy mniej fizycznie sprawni. Jeżeli no, aktywność seksualna, należy o tym też pamiętać, że aktywność seksualna to jest aktywność fizyczna. Tak naprawdę to można gdzieś tam seks porównać do sportu, ja bym powiedziała. Naprawdę, można spokojnie seks porównać do sportu, wiecie o tym doskonale. Więc skoro aktywność w ogóle fizyczna się zmniejsza, no to tak samo trudniej jest śmigać w łóżku, mówiąc kolokwialnie, jak ma się 70 lat, w stosunku do tego, jak miało się lat 30 na przykład, czy 20. Więc ja bym ogólnie te czynniki, które wpływają na to, że my tego seksu uprawiamy mniej, jak jesteśmy starsi, już tacy starsi trochę, powiedzmy, jak mamy wnuki pewnie gdzieś w tym okresie, wynika i z obniżonej sprawności fizycznej, czy związanej ze stawami, z mięśniami, z kośćmi, czy z jakimiś różnymi dolegliwościami, czy chorobami, które nam towarzyszą. Czy jest to związane z tym, że zabrakło naszego partnera czy partnerki, a trudno jest w późniejszym wieku sobie nowego partnera znaleźć. Także takie powody, ale jednak do tych takich głównych powodów, do jakich się ludzie odnoszą i seksuologia się odnosi, no to jest andropauza i menopauza. Dlatego, że jednak aktywność seksualna w dużej mierze opiera się na aktywności układu hormonalnego. Układu hormonalnego, który wpływa w wielkim stopniu w ogóle na wszystko, co się z nami dzieje. Nie tylko na to nieszczęsne libido, ale wpływa na całą masę różnych elementów. Dobrze, kochani, dlaczego warto uprawiać seks do najpóźniejszych lat? Ja Wam powiedziałam, że według mnie mało która aktywność jest, szczerze powiedziawszy, naprawdę mało która aktywność. Nie wiem nawet, czy znalazłabym drugą taką aktywność, która jest tak bardzo prozdrowotna na wielu różnych płaszczyznach. Na płaszczyźnie czysto fizjologicznej wpływa pozytywnie aktywność seksualna, orgazm, na układ hormonalny, na układ krążenia, na układ oddechowy, mięśniowy, kostny, nerwowy, na poziomie czysto fizjologicznej, czyli właściwie na wszystkie układy poza układem pokarmowym. Jak chcecie sobie do tego dołożyć jeszcze układ pokarmowy, to wiecie, co zrobić, żeby dołączyć też układ pokarmowy. Jak najbardziej też się przyda. Aktywność seksualna działa przeciwbólowo również, antydepresyjnie, wydzielają się endorfiny, czyli hormony szczęścia, jesteśmy zwyczajnie szczęśliwsi, wydziela się serotonina, więc jesteśmy bardziej zrelaksowani, więc ma działanie antystresowe. Absolutnie to wszystko ma miejsce, to nie są jakieś wymysły, tak jest. Wydziela się dopamina, czyli aktywizowany jest układ dopaminergiczny, który z kolei wpływa na to, że mamy motywację do życia, że nam się w ogóle chce, słuchajcie, żyć. Aktywność seksualna powoduje, że jesteśmy weselsi, że mamy bardziej pozytywny stosunek do życia, do siebie samych, dużo większy też dystans do tego, bo widzimy siebie w różnych sytuacjach. Ja myślę, że ludzie, którzy są aktywni seksualnie, są po prostu o wiele bardziej też pogodni, zdystansowani do siebie, do świata i dużo bardziej po prostu pozytywni. Te wszystkie elementy, które mogą być, ale nie muszą, związane z procesem starzenia pod tytułem takim, że my się czujemy niepotrzebni, że nie mamy celu w życiu, że albo mamy na przykład jakiś okres jakichś trudnych podsumowań swojego życia, że nam się pewne rzeczy, na przykład pewnych rzeczy nie udało nam się zrobić i mamy tendencję do tego, żeby patrzeć na to, co nam w życiu
znowu nie wyszło, a nie na to, co nam w życiu wyszło. Potrzebujemy czuć się potrzebni, dlatego że my nie jesteśmy w ogóle nauczeni tego, żeby żyć dla siebie. A tu się nagle okazuje, że dzieciaki wyleciały z gniazda, mają już jakieś tam swoje, nie tylko swoje sprawy i swoje życie, ale też mają swoje własne dzieci. Może mieszkają w innym kraju, no bo wiadomo, że się przemieszczamy teraz. I to już nie są tylko relacje, wiecie, w innym mieście w Polsce, tylko mieszkają nie tylko w innym kraju w Europie, ale mieszkają też w różnych miejscach na świecie. I człowiek staje w takim momencie, kiedy musi się, po prostu się sam ze sobą konfrontuje i musi żyć sam dla siebie. I jakby widzi, jeżeli całe życie poświęcił dzieciom, bo nie potrafił inaczej, bo tak go nauczono, że tak należy, to ta matka Polka, którą starałyśmy się być, czy taki ten utrzymywacz rodziny, którym byliśmy całe życie, no nagle on trochę nie ma co robić ludzie są nie do końca sprawni fizycznie, jakby różne rzeczy się sypią w zdrowiu, w widzeniu świata i nam się po prostu odechciewa. Nie potrafimy się sami sobą zająć. Jeżeli nie będziemy potrafili się sami sobą zająć i znaleźć radości w życiu i popatrzeć na to, co nam wyszło, słuchajcie, to ciężko nam będzie, po prostu ciężko będzie. Więc ja Wam bardzo serdecznie polecam wdzięczność i bardzo serdecznie Wam polecam takie uczciwe rozliczenie się ze sobą i popatrzenie nie tylko na to, co nie powychodziło, ale też na to, co Wam pięknie w życiu wyszło, bo jestem pewna, że wiele rzeczy Wam pięknie w życiu powychodziło. Absolutnie aktywność seksualna wpływa na to, że my siebie, swoje ciało bardziej akceptujemy i w ogóle tą starość. Jak nam starość, ja Wam powiem, jak ja sobie pomyślę o tym, że mi miałaby starość odebrać seks, to bym była zdruzgotana. Źle by mi było strasznie z tym. Ja absolutnie chciałabym być aktywna seksualnie do końca swoich dni. Absolutnie tak. Też ten seks nie musi wyglądać, jak już tam do tego seksu finalnie doszliśmy. Ten seks też nie musi wyglądać w taki sposób, w jaki on wyglądał kiedyś. Tylko on powinien być adekwatny do tego poziomu, na którym jesteście i do tego, na co możecie sobie pozwolić w tym momencie. Wiadomo, że inaczej wygląda seks 20-latków, którzy są super sprawni fizycznie i tak seksualność, zwłaszcza mężczyzn, jest taka, nie chcę powiedzieć kompulsywna, ale taka bardzo gorąca i ognista. Kobiety się rozkręcają wolniej. I tak jak mężczyźni, na przykład może warto powiedzieć właśnie o tej krzywej. Mężczyźni maksimum swojej aktywności seksualnej osiągają w okolicach 18-20 roku życia, gdzie tak naprawdę są gotowi po prostu tak na zawołanie, przynajmniej potencjalnie albo statystycznie. Kobiety się dużo wolniej rozkręcają. Kobiety muszą się nauczyć swojej seksualności, muszą się nauczyć tego, jak w ogóle ich ciało reaguje, jak... bo ich seksualność jest dużo bardziej złożona. Też kobiety są dużo bardziej podatne na wszelkiego rodzaju blokady, różnej maści. Seksualność dlaczego jest złożona? No dlatego, że każda kobieta jednak inaczej tą seksualność czuje. Mężczyźni naprawdę są dużo bardziej podobni do siebie. Kiedyś zostałam za to skarcona, ale powtórzę to po raz kolejny, bo jest to po prostu fakt, że obsługa w cudzysłowie mężczyzn jest dużo bardziej prosta niż kobiet. Każda kobieta de facto jest inna i ci z Was, którzy mają wystarczająco dużo doświadczenia po prostu normalnie w świecie albo chociaż wiedzy, to się ze mną zgodzą. Więc zanim kobiety się nauczą swojego ciała i tak dalej, się pootwierają na różne rzeczy, to tak naprawdę ich układ hormonalny gdzieś tam się rozkręci po drodze, nie wiem, będą miały tam te dzieci, ciąże i tak dalej, no to de facto mówi się, że najlepszy okres seksualności kobiecy to jest 30-40 rok życia, czy lata 30-40. Ja się, słuchajcie, z tym zgodzę. Więc trochę te wykresy wyglądają w ten sposób, że mężczyźni mają tutaj pik, a potem to spada, a kobiety wolno rosną i później mają jakby taki top. Stąd się też biorą takie związki, że się wybiera kobiety, no niektóre, wybierają sobie mężczyzn młodszych, tudzież sporo nawet młodszych. Dlatego, że będąc, no nie wiem, taką 40-tką na przykład, bardziej się pasuje do mężczyzny, który na przykład jest 30-paroletni seksualnie, w sensie, nie wiem, ochoty na seks i tak dalej. Ja Wam oczywiście mówię cały czas statystycznie, a nie to, jak to normalnie wygląda, no bo wiadomo, że układy są bardzo różne, ludzie są bardzo różni i też
jakby nie musicie pasować do tej statystyki. Więc może tak być, że ta seksualność jest realizowana z penetracją, może tak być, że nie jest realizowana z penetracją, tylko po prostu polega na różnego rodzaju pieszczotach i byciu ze sobą intymnie, blisko, nago, trochę nago, jakkolwiek chcecie. Więc bardzo serdecznie Was zachęcam do różnej otwartości do tego. Czy to, jeżeli jesteście cały czas z tym samym partnerem, no to oczywiście wiadomo, że to jest prostsze, no bo się razem starzeliście i przyzwyczailiście się do tego. Natomiast problem się pojawia wtedy, kiedy trzeba sobie znaleźć partnera na nowo, w sytuacji, kiedy jesteśmy w podeszłym wieku. Ja też uważam, że to jest piękny pomysł i bardzo mocno wierzę w taką późną miłość i w późne spełnione życie erotyczne. Jest wiele przykładów osób, które tym bardziej posiłkując się tym wszystkim, co nam może dać współczesna medycyna, technologia czy w ogóle seks shopy, można sobie dać radę z różnymi trudnościami, z którymi przychodzi nam się mierzyć. I teraz, jakie to by były problemy? Suchość pochwy, problemy z erekcją, to już sobie właściwie te problemy wymieniliśmy, obniżona sprawność fizyczna oraz potencjalnie nieatrakcyjność. Jakbym miała się bardzo króciutko odnieść, słuchajcie, do nieatrakcyjności, do obniżonej sprawności fizycznej, to bym się odniosła w ten sposób, że wiadomo, że nie można jednym czy dwoma zdaniami nauczyć ludzi akceptowania tego momentu w swoim życiu, w którym się znajdują. Ja wiem, że się, słuchajcie, ludzie naprawdę różnie starzeją. Są ludzie, którzy z wiekiem stają się coraz bardziej dorośli, dojrzali, mądrzejsi i bardziej akceptujący. I przychodzi taki moment w życiu, że rzeczywiście zaczyna się mieć, że tak powiem, jak to niektórzy mówią kolokwialnie, wywalone na różne rzeczy. Myślę, że to jest elementem właśnie starości. Ja osobiście u siebie widzę taki właśnie progres i widzę, że im jestem starsza, tym bardziej mam gdzieś różne rzeczy i tym więcej w sposób absolutnie naturalny, poza w ogóle moim rozwojem osobistym, ale w sposób absolutnie naturalny, coraz więcej się we mnie pojawia akceptacji i zgody na różne rzeczy, które się dzieją. Jeżeli Wasza starość przebiega w podobny sposób, no to wtedy macie łatwiej. Ale może być też tak, że na starość wywala nam w cudzysłowie sporo różnych trudnych rzeczy, z którymi trzeba się w jakiś sposób zmierzyć, więc jakby ja do tego się nie będę odnosić, bo nie da się tego załatwić jednym zdaniem czy jednym odcinkiem, bo to jest dużo głębsza sprawa, bo tak jak mówię, różnie się możemy starzeć. Są ludzie, którzy się stają na starość mądrzejsi, są ludzie, którzy się stają na starość głupsi. Są tacy. To nie jest tak, że mądrość przychodzi z wiekiem. No nie, kochani, nie przychodzi. Nie przychodzi, to nie jest coś takiego, co się dostaje w prezencie, mądrość, przy okazji wieku. Nie dostaje się tego w prezencie. Są osoby, które się stają coraz bardziej ciemni i tacy zamknięci, mają coraz bardziej zamkniętą głowę na starość. Po prostu tak mają, więc jakby, no jakby ja z tym no nie będę w żaden sposób pracować, bo się nie da. Jeżeli chodzi o obniżoną aktywność fizyczną, to właśnie mogłabym powiedzieć tyle, że powinno się adaptować aktywność seksualną do naszych możliwości fizycznych. Po prostu nie udawajmy, że jesteśmy jakimiś tam 20-latkami, którzy będą w tym łóżku śmigać. Tylko powinienem, czy powinnam, ale tu myślę, że to może mężczyzn bardziej dotyczyć, zdawać sobie sprawę zwyczajnie z tego, na co jest mnie faktycznie stać i robić takie rzeczy, na które jest mnie stać, bo można się pewnie przeciążyć, tak sobie myślę, w różnych sytuacjach. Jeżeli chodzi o takie problemy, na które my ewidentnie możemy coś zaradzić, pod tytułem suchość pochwy i problemy z erekcją, ja się do tego odniosę krótko, ale odniosę się do tego bardzo konkretnie. Jeżeli chodzi o problemy z erekcją, to słuchajcie, mi się wydaje, że już w dzisiejszych czasach to w czasach Viagry i w czasach różnych innych produktów, które są podobne do Viagry, można sobie fantastycznie z tym radzić i bardzo gorąco do tego zachęcam. Nie ma, uważam, w tym w ogóle nic złego, żeby się posiłkować Viagrą albo posiłkować się jakimiś innymi suplementami czy jakimiś innymi produktami, które mogą nam pomóc w problemach z erekcją najnormalniej w świecie. Wszystko jest, słuchajcie, dla ludzi i to też jest dla ludzi. I dlaczego by sobie nie spróbować i po prostu sobie, że tak powiem, ten jeden problem zdjąć z głowy. Natomiast jeżeli chodzi o suchość pochwy, to troszeczkę się dłużej, słuchajcie, nad tym tematem rozwiodę.
bo są różne produkty i ja bardzo serdecznie zachęcam do używania różnych rzeczy do nawilżania pochwy, dlatego że suchość pochwy wynika z tego, że po prostu inaczej pracują hormony, najnormalniej w świecie, więc jeżeli widzimy, że to nawilżenie jest mniejsze niż powinno być, no to powinniśmy stosować coś. Dlatego, że jeżeli nie będziemy stosować żadnej lubrykacji, czy to na bazie silikonu, czy na bazie wody, jak chcecie, czy będziecie chcieli używać jakichś produktów bardziej takich naturalnych, typu na przykład, nie wiem, olej kokosowy, wazelina, jakaś oliwka na przykład, czy jakieś globulki z kwasem hialuronowym, bo takie też istnieją, czy na przykład siemię lniane może, czyli taki żel, które można uzyskać z gotowanego siemienia lnianego. Myślę, że panie doskonale będziecie wiedziały, bo to taki jest babcinny sposób. Jak chcecie, co wam bardziej pasuje, ale róbcie to, dlatego że naprawdę jest i przyjemniej, jakby po drugie jest przyjemniej de facto, a po pierwsze i najważniejsze, nie należy dopuścić do uszkodzenia śluzówki w pochwie, ponieważ ta śluzówka się staje cieńsza. Tak jak w ogóle śluzówki tracą elastyczność, bo jest mniej kolagenu, to tak samo dotyczy to naszych narządów płciowych. One też się stają bardziej delikatne. Zresztą pewnie to widzicie, tak? Że to może być widoczne po wargach sromowych większych czy wargach sromowych mniejszych, że te struktury są w ogóle mniej jędrne, więc nie należy ich narażać na uszkodzenie, bo po prostu jest łatwiej je uszkodzić i mogą się częściej przytrafiać na przykład jakieś stany zapalne. No a tego chcemy unikać, bo zaczyna się takie błędne koło. I teraz słuchajcie panie, wchodzę z czymś, co wam takiego tipika sprzedam. To jest bardzo fajny produkt. To się nazywa Perły Księżniczki. Nie wiem, czy tutaj się ostrość na to ustawi, czy nie. Fochoł. To się pisze tak, jak się czyta fochoł. Guifai Bao Perły Księżniczki. I tam w środku, słuchajcie, takiego opakowania, nie powiem wam ile to kosztuje, chyba około 200 zł, jest 6 takich opakowanek małych. Ja wam nawet otworzę, a co mi szkodzi, takie opakowanko. Ja to sobie kupuję i sobie to stosuję. To jest jakby z medycyny chińskiej. Perły księżniczki, dlatego że to cesarzowe chińskie i księżniczki dbały o młodość swoich narządów płciowych i właśnie sobie takie tampony ziołowe, bo to są tampony ziołowe, stosowały. W takim pudełeczku macie jeden tampon ziołowy, zaraz wam pokażę, jak on wygląda. I macie też takie dwa jakby, to się na palce zakłada. I teraz uwaga, otwieramy, zobaczymy, jak ten tampon wygląda. Mówi się o tym, że można cały cykl stosować te tampony ziołowe. To są takie, tak naprawdę one pachną w ogóle takimi właśnie chińskimi ziołami. To jest taki tamponik, nie wiem, słuchajcie, czy tu się ostrość ustawi. Czyli zmieszane zioła bardzo tak intensywnie pachną ziołowo. One są zawinięte w taką gazę. I to jest okręcone, tutaj jest sznureczek okręcony, o widzicie, sznureczek, i to się wkłada tak jak tampon po prostu do pochwy i trzyma się tam od 1 do 3 dni i potem się wyciąga, robi się tam przerwę, bodajże 1 czy 2 dni, to sobie po prostu dokładnie poczytajcie, bo to można różnie stosować. Ja nie zawsze stosuję to w taki sposób, jak tutaj piszą producenci, mam jakieś tam swoje własne sposoby, więc sobie poczytajcie po prostu o tym. I te perły księżniczki, słuchajcie, pozwalają właśnie utrzymać młodość narządów płciowych. One też notabene świetnie sobie radzą z różnymi infekcjami w sposób absolutnie naturalny. To nie jest, że ja was do tego jakoś super zachęcam, żeby nie było, że jakąś odpowiedzialność za to biorę. Po prostu wam pokazuję, że jest taki produkt na rynku. Ja go stosuję osobiście i mogę go osobiście polecić, bo mi akurat on dobrze robi, ale wiadomo, że mogą być różne sytuacje, on jest nie dla każdego, może trzeba się poradzić lekarza, wiecie, może powinnam taką formułkę tutaj dać, żeby nie było, że kogoś do czegoś zachęcam, co potem może komuś zrobić krzywdę, więc absolutnie tego nie traktujcie jako jakieś zachęcanie z mojej strony, tylko sobie sami to przepuśćcie przez swój rozum, czy chcecie to stosować, czy nie, i sami weźcie za to odpowiedzialność, czy finalnie podejmiecie taką decyzję, czy nie, bo ja na za to odpowiedzialności nie biorę, bo nie wiem, w jakim jesteście stanie zdrowia, czy może macie jakieś alergie, jakby takie różne historie. Po prostu tylko się z wami dzielę
że coś takiego istnieje. Inne sposoby, na które trafiłam, jeżeli chodzi o nawilżanie pochwy, to na przykład są pewne zioła, które pomagają, i to jest korzeń maca albo pluskwica gruniasta, i można sobie robić herbatki z tego i pić, i to podobno też wzmaga nawilżenie pochwy. Dobrze, kochani, ja myślę, że to by chyba było na tyle. I tak się rozgadałam, miało być znacznie krócej. Mam nadzieję, że było dla Was interesujące i że Was zachęciło do tego, żeby być aktywnym seksualnie jak najdłużej w swoim życiu, bo myślę, że absolutnie warto. Pomijając oczywiście takie elementy psychologiczne, emocjonalne, jak po prostu bycie blisko z drugą osobą, bycie, dzielenie z kimś intymności, wsparcie, czułość, miłość, akceptacja, okazywanie sobie tego, mówienie sobie różnych pięknych rzeczy i bycie ze sobą, co absolutnie wpływa na to, że nie tylko my jesteśmy indywidualnie szczęśliwsi, a przez to też żyjemy zdecydowanie dłużej, ale też wzmacnia związek i nam się razem fajnie żyje. I absolutnie nie dajcie sobie tego wkręcić, że seks nie jest dla ludzi starszych, czy że starszym nie wypada i tak dalej, bo ludzie lubią pokazywać palcami innych, że coś im nie wypada. Albo też lubią się tak naprawdę ograniczać. Życzę Wam serca, żeby do jak najpóźniejszych dni seks Wam sprawiał radość, przyjemność i żebyście przede wszystkim byli na to otwarci. Na swoją seksualność, na swoje ciała, wzajemnie, na miłość, na bliskość, na dzielenie intymności z drugim człowiekiem, bo wierzę, że wtedy, jak Wy będziecie szczęśliwsi, to świat będzie szczęśliwym miejscem. Czego oczywiście jak zwykle sobie i Wam życzę. Więc jeżeli Wam się podobało, to proszę o łapki w górę i subskrybowanie mojego kanału, jeżeli do tej pory tego nie robicie. Jeżeli macie jakieś pytania, to bardzo proszę o pisanie wszystkiego w komentarzach, będę się starała na nie odpowiadać, albo macie jakieś zapotrzebowania, jeżeli chodzi o filmy. A ja na dzisiaj już kończę, ściskam Was i całuję serdecznie i życzę Wam wspaniałej aktywności seksualnej przez całe Wasze życie. Na razie.